Edyto, jak ty, jako osoba niegdyś związana z programem Taniec z Gwiazdami, ale przede wszystkim jako widz, oceniłaś nieobecność Dagmary Kazimierskiej i Marcina Hakiela podczas tego finałowego odcinka? No to jest trudny temat. Trudny temat i myślę, że to jest gdzieś skutek wielu decyzji po drodze, których jakby nie chcę tego ja teraz oceniać, ale myślę, że ta sytuacja powinna być pretekstem do rozmowy, do dyskusji, do dialogu na temat tego, co telewizja promuje z jednej strony i jeżeli to robi, to żeby wzięła za to odpowiedzialność. Z drugiej strony bardzo ciekawym aspektem całej tej sytuacji jest to, że jednak czy jesteśmy gotowi ludziom wybaczać, kiedy popełniają błędy i dawać im drugą szansę? I co musiałoby się wydarzyć, żeby taka szansa została danej osobie podarowana? Ten temat ma wiele aspektów i trudno jednoznacznie to ocenić. To, że była nieobecna, wynikało na pewno z decyzji stacji. Czy ta decyzja była słuszna? Nie wiem. Pytanie jest chyba bardziej o słuszność decyzji poprzedzających to wydarzenie.